Wczorajsze popołudnie spędziliśmy w Santocku na spotkaniu ze strażakami z różnych oddziałów OSP. Była szansa porozmawiać, ponieważ siedziałyśmy bardzo blisko, wręcz towarzyszyłyśmy pani marszałek. Była otwarta na pytania. Jedna sprawa zaskoczyła mnie. Nie ma mundurów bojowych, tych mundurów, które chronią przed ogniem, dla każdego strażaka. Ciągle nam brakuje jakiegoś sprzętu i wyposażenia remizy. Ale to, że nie macie tych strojów, to naprawdę na stałe swoich własnych. Jest bardzo szczerą, otwartą kobietą. Oczy nie kłamią. Jeżeli ktoś wyraża chęci pomocy nam, no to myślę, że jak najbardziej. 70 lat Centrum Doskonalenia Nauczycieli to piękny jubileusz, gdzie można było podziękować nauczycielom. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ja mogę? Bardzo. Jesteśmy dumni, szczęśliwi. Dużo pasji ludzi, którzy chcą uczyć dzieci. Nauczyciele muszą mieć wolność w prowadzeniu szkoły, zajęć. Za kilkanaście minut będziemy w Gryfinie. Cieszę się, że pani jest w naszym miejscu. Jestem z wami, absolutnie. Uważam, że to jest jedna z niewielu osób, które rzeczywiście powinny grać pierwsze skrzypce. Bardzo ciepła kobieta, naprawdę. A przy tym miła. Ładna. Miła, no i ładna przy tym. W Gryfinie byliśmy w ośrodku aktywności zawodowej, gdzie ludzie niepełnosprawni mogą znaleźć pracę. Ile godzin pracujecie? Codziennie. No, nie, no, dziennie nie, tylko od poniedziałku do piątku.